Witam Was bardzo serdecznie przed Dungeon Radowito, to jest kolejny odcinek z gry It's Plane 11. Zapraszam Was bardzo serdecznie na oglądanie. Dzisiaj lecimy Echo Sierra, Sierra Alpha, to Echo Papa Gruta Delta, czyli ze Szwecji, ze Sztokholmu, do Wiedeni. Zrobiłem jakiś błąd w tym, jak to? Nie, dobrze. Nie wiem, że coś z pomyłki, a że mi się strzeliłem. Paralending to powiemy, jak już będziemy. Ej, na stówce. Ej, szybko nam idzie to zniżanie nawet. Jak ktoś teraz by ten zacząć szybciej zniżej bez tych silników. Ten samolot nie chce, bo on miał ten swoim komputerze podkładowym trochę inaczej zaplanowany i już potem ten leci. No, trochę przyspieszamy, jeśli chodzi o węzły, ale prędkość macha pozostaje ta sama. Potem, jeśli dojdziemy teraz do 315 czy do 310 węzłów, to...
Tam, że chwila ciszy nastała, ale miałem jeden telefon, więc musiałem odebrać. Tak. Meter nam dość się wprawił. Może jest trochę lepiej, ale wątpię. Na pewno jest silniejszy wiatr. Chyba nie będzie się dało uniknąć bocznego również, więc myślę, może też albo odpowiedź. Lecimy 30, to znaczy 40 minut. Ogólnie dzisiaj jest bardzo, bardzo dobrze, jeśli chodzi o czas podróży, bo mi tu ile czasu pokazywało. Teraz wam to zniknie pewnie. Nie, nie, znikło się pokazuje. Taxi to Holding Park. Runway. Godziny i 20. Dokładnie podczas. Taxi to Holding Point Runway. Tu jest Push and Start. Zaraz pewnie kiedy będę lądował, to tutaj będzie startował. Widzę ląd. Taki ląd. Czyli naszą Polskę. Piszemy Eco Papen, Zielona Delta, Traffic, Tibor, Approach, Runway, 15, Distance, Flight Levels, 100, to 3000 feet. Jeszcze nie wysyłamy, bo nie ma po to.
9 hunts and they dropped a hunting. Well, now you need to touch down this whole lad in here. There is a turbulence, a spelling, and silver sign. Oh. Wysokość 150 tysięcy, to znaczy 15 tysięcy stóp. Proszę myślę na świeżo. Dzisiaj za szybko wstałem, niestety mówię, w pierwszy dzień szkoły, rozpoczęcie roku szkolnego, za szybko się wstaje. Te chmurki tutaj to mi się naprawdę podobają. To tu sobie możemy przezmienić. Do prędkości 2.5.0. No czemu mi się ładuje Bydgoszcz, jak ja do Bydgoszczy mam 3 km, nie? No ja mam trochę powiedziane, mam 3 km. Mam daleko. Spoilers half. Jeszcze trochę i trzeba będzie ten. Spoilers full. No, ostrzejsze wytracenie na tej prędkości. Spoilers half.
Potem mi wyrównaliście na... Spoilers retracted. Spoilers arm. Spoilers disarm. Sama na tecie, bardzo przepraszam, ale nie rozumiem, co tu się właśnie teraz dzieje. Gdzie wytraciłem prędkość tylko po to, żeś ty zrał mnie do ruchu na leśnień? Malczka. Mur się nagle nie wiadomo z niczym żyje. Landing lights. Cabin crew, please take your seats for landing. Approach checklist completed. Approach checklist. We need more drag, sir. O, co to silnicę uruchamiałeś? Żeby mnie teraz prosić o mocniejsze opalanie. Mądry jest ten samolot, co? No. Nie jest ty sam radzi, póki co. Mówi, że te herbaty takie dobre. To jest iOS-a, teraz to uruchamiamy do iOS-a, nie? Passengers are wearing cabin ready for landing. Okay. Teraz to rozumiem. Teraz chociaż słyszałem, a co lat. Ktoś sobie załączył, jakby coś ode mnie chcieli. Ktoś sobie ich podgłosił. Muszę final... Runway 11. Czy może zaczniemy Echo Papa Gruda Delta. Traffic. Może Gruda Delta Traffic. Final. Landing. I runway 11. 10. To no, znaczy mi morski napisz. Spoilers half, spoilers full. Dobra, przyjechamy i miejsce jest tu. Mam approach phase, to ten zawzięty. Jest i mówię, tutaj powinno się dziś to robić. Fajne. Approach phase activated. No właśnie. Approach phase
flaps one. Well. Jedenaście temperatura, no to że 19 i 310-14 wędrów. Na trójkach lądujemy. Flaps 2. No, dwójki. Spoilers half. Spoilers arm. Dobra, tamten będzie oczekiwał, aż ja wyląduję. Jest. Flaps 3. I klapy trójeczki. Equalizer nie działa na wora. Radio altimeter alive. 2500. Spoilers full. Dobra, jeszcze spoilers full. Wszystko gina, wszystko gina. Jest ok, jest ok. Spoilers half. Spoilers arm. Gear down. Gear down. Autopilot off. Landing checklist completed. Go around, coś tam, coś tam, zostawiono. Go around altitude. Full.
Reverse green. Reverse. Nice landing, sir. Ladies and gentlemen, spoilers arm. Flaps zero. We ask that you please remain seated with your seatbelt fastened until the captain turns on the fastened seatbelt sign. This will indicate that we have boarded the captain. Need to check, sir, if everything is okay with the light. Please check around your seat for any personal belongings you may have brought on board with you, and please use caution when opening the overhead bins. Skupiłem, że zapomniałem pewnie rzeczy po drodze. I tu pewnie rada delta. Dobrze, gdzie stoję tutaj, może na ten wstępny gdzieś jest. I tu pewnie rada delta. Traffic. Tempstis. Tend. 51. No rzeczywiście, trochę mnie też staje. Dobra, mały błąd. Spoilers disarm. Ladies and gentlemen, I would like to thank you for flying with us. Have a nice day. Żegnamy się z pasażerami. To ja prawie mocno nie daję, a samolot sobie jedzie coraz szybciej. To w ogóle nie daje mocno, a samolot utrzymuje jak kończy jakieś rurki, a tamten startuje pięknie. I poderwać, i leci. A niestety widocznie nie korzysta z tej scenerii, albo nie korzysta z X-Plane, to jest też ogólnie bardzo prawdopodobne. Jak to się powinno stać, panie? Bo tu jakieś ślaczki widziałem. Dobrze, stoimy tutaj. Engine cut out. Pompki paliwa trzeba wyłączyć. No nie, to poproszę to GPU. To jeszcze tak muszę beacon wyłączyć i ten line tu muszę wyłączyć. Parking seatbelt też można już wyłączyć. Naprawdę jest to uruchomione. I APO. To poprosimy. No, stój. Okay. Stanowi.
Nie, to weźmy i też wyłączmy. Nie, no i cabin crew, please disarm the doors. Wewnątrz. Schody podjeżdżają. Pięknie, wszystko. Na off. A wszystko trzeba włączyć, a najpierw ani do nie wpadłem za te potrzeby. No i tak, wy wiecie pierwsi, jak mi wyszło lądowanie? W miarę. Trochę ostre hamowanie było, no ale no niestety, to i za coś. Trochę później mi się wylądowała. Replay mode. Teraz tak, lecimy sobie. The doors are not closed, sir. Speed. Flaps full. Gear up. Flaps zero. Flaps full. Nie słuchajcie tych komunikatów, to jest tylko powtórka. On gear speed down. Teraz... Speed. Speed. Flaps three. Flaps full. Speed, speed, speed. Dobra. Ten lecieliśmy, przyspieszmy sobie, bo tutaj nic ciekawego aktualnie się nie dzieje, jak widać. Drzwi są otwarte z tych powodów, że je tam otworzyłem. Po tej powtórce wygląda i tutaj też są niby jak go otwarte. 400. Lecieliśmy, bo to jest teraz w przyspieszonym tempie, tak lecieliśmy normalnie. No. Była moja 200. Ostatnia korekta z orientata. Teraz raderem się podkierowałem. 100. Dało się. 50, 40, 30, 10, 5, 10. I tutaj zamiast dotknąć ziemi, na tej piątce po prostu wzięło mnie i... A późno retard zrobiłem wtedy i... Jeśli chodzi, nie wylądowałem, też nie wiadomo jak inne. Najpierw prawe dotknęło. Potem lewe. Spoilery słyszeliście wtedy, że się podobno wyschnęły. Na ile ja widzę, tak i nie widzę po prostu. A zdążyłem ciąg wsteczny uruchomić, a spoilerów nie ma. A robiłem testy, czy działają i działały. Jeszcze był tutaj właściwy kawał pasa do wyhamowania. Gdyby tamten tam nie stał, to na spokojnie bym sobie też wyhamował, żebym sobie tutaj zjadł. Ja w ogóle nie wiem, czemu ja cały czas na tym oglądam kurki sobie. Nice landing, sir. No i tu sobie wyhamowałem. O, 3 do 5. Flap 0. I się zatrzymałem, no. Ale za wcześnie miało być przed tamtą minę. Dobrze, to by było na tyle w tym odcinku z X-Plane 11. Zapraszam was serdecznie do obejrzenia następnego odcinka z tej jadrze przecudownej i wspaniałej gry. Więc komentujcie, subskrybujcie, ja się należy na mnie, zobaczenia, na razie.